Apeluje do wszystkich przedstawicieli samorządów o szukanie kompromisu w sprawie przebiegu sądeczanki, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister, który wizytował budowę mostu w Kurowie, odniósł się do budowy sądeczanki i problemów z ustaleniami przebiegu drogi. Prace posuwają się również od strony Brzeska na tak zwanej łącznicy, czyli to jest początek sądeczanki, patrząc od strony autostrady A4. Ale niestety to wypełnienie pomiędzy tymi punktami na dzień dzisiejszy wypełniane jest konsultacjami, szukaniem kompromisu, przygotowywaniem żmudnym przez lata decyzji czy raportu środowiskowego, który pozwoli wydać decyzję środowiskową. 22 warianty. Tyle wariantów przebiegu przygotowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad. I jak dodaje minister Adamczyk, żaden z nich nie jest akceptowany przez pozostałe samorządy. W zależności od tego, z którym samorządem, w którym miejscu rozmawiamy, to kolejny wariant nie odpowiada. No, najkorzystniej by było, żeby z punktu widzenia wnoszących uwagi, żeby ta droga prowadziła przez góry tunelami i estakadami. Dzisiaj państwa polskiego nie stać na dzień dzisiejszy na tego typu inwestycję tak bardzo drogą i tak bardzo skomplikowaną. Tunelami do Nowego Sącza i estakadami nie dojedziemy. Na razie inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planuje pod koniec roku złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Trwają także ostatnie prace przy raporcie środowiskowym na budowę nowego przebiegu sądeczanki. Planujemy na jesieni tego roku złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali do tej pory i pomagają. Bardzo proszę o wsparcie także przy decyzji środowiskowej, tak żebyśmy w ciągu najbliższych 2 lat, 1,5 roku mogli rozpocząć inwestycje na sądeczance. A najbardziej optymistyczny wariant zakłada oddanie inwestycji w 2026 roku.